Dzisiaj o szabacie, proszę Pani, o szabacie. Żydzi przestrzegają szabatu, można by się czasem trochę uczyć. Przyznam, że w czasie mojego pobytu i mieszkania przez 4 lata w Jerozolimie, patrząc na, może nie tyle na konkretne praktyki, ale na pewną gorliwość, na pewną stanowczość i taką jednoznaczność w przestrzeganiu szabatu, niekiedy pytałem się i to pytałem się z takim poczuciem zawstydzenia, co z moim szabatem, co z moją niedzielą, co z moim dniem świętym. Czy ja potrafię z równą powagą, czy równie na serio myśleć o moim dniu świętym. Tak, no, a temat kobiet w świecie semickim to jest osobny już temat szeroki. W każdym razie niech tutaj u nas panie wychwalają pana, a szczególnie świętego Pawła, który swoją teologią tak bardzo kobietę tutaj wypodnęcił. Pan Jezus oczywiście też, ale jak on jako teolog pozostawił tutaj tak piękne miejsce dla kobiet w kościele, w chrześcijaństwie. Mamy kolejne telefony, bo już powoli dobiega audycja do końca. Słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. To chciałem zabrać głos. Słuchamy tutaj pana. Właśnie na temat księża pięknie tłumaczą. Słuchacze dzwonią, jak można było takie... Tak, jest pan na antenie szybciutko. Kto, jakie imię pana? Stanisław z Białej Podlaskiej. Prosimy, panie Stanisławie, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki. Proszę ojców, mam takie jedno pytanie, tam księża mi często to próbowali wyjaśnić i takiego miałem ojca świętej pamięci już Czesława, zakonnika z Białej Podlaskiej. Chodzi mi o to, Pan Jezus został krzyżowany w piątek, tak? I tutaj w niedzielę rano zmartwychwstał i mówił o znaku Jonasza, że 3 dni i 3 noce i to mnie, no diabeł mi nie daje spokoju, bo liczyć na palcach i nie da rady, żeby były 3 noce i 3 dnie, prawda? To diabelskie myśli, ja wiem, proszę, żeby ojcowie mi to wytłumaczyli raz na całe moje życie już, które może już dobiega końca. Będziemy liczyć, panie Stanisławie, za chwileczkę, niech pan nas słucha. No liczmy. Ja myślę, że możemy na chwilkę odłożyć to 3 dni i 3 noce. Tak. Ale mądry on jest. Ale mądry on jest. Oczywiście jest. 3 dni i 3 noce. Wychodząc od tej żydowskiej kalkulacji, poszczególny dzień rozpoczyna się od tej żydowskiej kalkulacji. Od tej żydowskiej melioracji. Piątek jest to pierwszy dzień przed początkiem szabatu. Wychodzące, to jest jakby liczone jako pierwszy dzień, drugi dzień to jest spoczynek szabatu i trzeci dzień to jest ten moment zmartwychwstania, więc to według tej rachuby, nie naszej 24-godzinnej, są obliczane te 3 dni. Tak jak powiedziałem, według tutaj nie mają sensu te nasze rachuby 24-godzinne. Jest to pewien okres 3 dni, który, co ciekawe, bardzo często pojawia się na kartach Pisma Świętego jako taki pewien czas, niekiedy oczekiwania, niekiedy przygotowania, niekiedy dojrzewania. Warto prześledzić te momenty, kiedy na kartach Pisma Świętego powracają słowa o 3 dniach. Tak, jak śpiewamy, zresztą i tradycja, nie tylko, no i kalendarz rzeczywiście, to bardzo, no to co można wyobrazić, właśnie będąc na miejscu Ziemi Świętej. Ksiądz dr Krzysztof Napora, Sercanin, był naszym gościem, audycja dobiega końca, szukając Słowa Bożego. Jeszcze słowo takie na koniec, może pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? Bardzo prosimy. Bardzo serdecznie pozdrawiam moją mamę i siostrę, wszystkich moich uczniów i tych, z którymi w ostatnim czasie Pan Bóg skierował nas na ścieżkę wspólnego czytania Bożego Słowa. Bardzo chciałbym prosić Pana Boga, aby pozwoli nam wytrwać i pogłębiać to nasze szukanie, odkrywanie Bożego Słowa, abyśmy im uwierzyli. Pismu i Słowu, które Bóg nieustannie do nas kieruje. I pamiętajmy właśnie ciągle, wielka zachęta, wielkie zaproszenie, by zgłębiać naszą wiedzę, na ile możemy oczywiście, na ile nam Duch Święty też otwiera
nasz umysł, czytajmy Pismo Święte, bo to jest lektura nas niesamowicie ubogacająca. Oczywiście korzystajmy z dobrych komentarzy, też biblijnych, no i z audycji takich jak u nas w każdy piątek, szukając Słowa Bożego. Dziękuję bardzo za telefon i księdzu doktorowi za obecność i prowadzenie naszej audycji. Także taka robota. Imieniny kot. Nie warto być osobą chciwą, nie warto gromadzić, najlepiej dzielić się z ludźmi. Większa radość wynika z dawania niż z otrzymywania, proszę Państwa. Jak jeszcze tego nie wiesz, to najwyższy czas, abyś się dowiedział. Bo ludzie, wiesz, no nie chcą dawać, bo to przecież dla nich te skarby są. I myślą, że to wiesz, jak będzie miał dla siebie więcej, to będzie lepiej. A to gorzej jest. A to jest gorzej. A to jest gorzej, bo nie można tyle dla siebie tutaj mieć. Ach, biskup Ignacy Dek. Ach, biskup Ignacy Dek. Proszę Państwa. Zadeklarowały też, że będą chciały wspólnie budować więcej połączeń infrastrukturalnych, w tym szybką kolej, autostrady i gazociągi, mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. No myślimy o Via Carpatii, to jest bardzo istotne, bardzo, bardzo ważne. Myślimy również o gazociągu Świnoujście Krk. Przewodniczący parlamentów krajów V4 mówili też o pomyśle, by Polska, Węgry, Czechy i Słowacja wspólnie zorganizowały igrzyska zimowe. Konkretnej daty na razie jednak nie ma. Z Budapesztu, Karol Surówka, Polskie Radio. W swojej pracy politycznej, swojej służbie prezydenckiej zawsze powtarzam jedno, najbardziej zależy mi na moich rodakach, podkreślał prezydent Andrzej Duda w Nowym Sączu podczas spotkania z mieszkańcami miasta. Wierzę w to, że rząd będzie nadal pracował, a ja będę mógł go wspierać w takich programach jak chociażby program Mieszkanie Plus. Mam nadzieję, że zostanie on zrealizowany szybko i że obok programu 500+, będą także mieszkania dla młodych ludzi, łatwo dostępne, które pozwolą śmiało i swobodnie wychowywać dzieci, które pozwolą patrzeć bardziej optymistycznie w przyszłość, mówił do Sądeczan Andrzej Duda. Wcześniej prezydent wraz z małżonką wziął udział w uroczystości 200. rocznicy powstania nowosądeckiego liceum imienia Jana Długosza. Dziś wchodzi na ekrany niezwykły film Gurgacz, kapelan niezłomnych. To fabularyzowany dokument o życiu kapelana Władysława Gurgacza, żołnierza wyklętego, którego zamordowano w latach 40. w krakowskim więzieniu na ulicy Montelupich. Na srebrnym ekranie zobaczymy osoby, które osobiście znały kapelana. Reżyser Dariusz Walusiak wprowadził także aktora, który odgrywa rolę księdza, co jego zdaniem jest dodatkowym atutem filmu.
momencie, kiedy widz utożsami się z tą osobą, i to jest właśnie ten zabieg taki, że prowadzenie aktora. Aktor Wojciech Tera też mnie jak gdyby swoim spojrzeniem urzekł. Stwierdziłem, że jest jak najbardziej nadaje się do tej roli. Przez to, że widz widzi żywego człowieka, to jak gdyby zaczyna stawać po stronie księdza Gurgacza. Jak mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, jest to film, który pokazuje siłę żołnierzy wyklętych. Żołnierze niezłomni, tym ksiądz Władysław Gurgacz. No, oni wydawało się, że lata temu, w latach 40. 50. przegrali, bo ich walka w sensie politycznym, w sensie militarnym zakończyła się de facto klęską. Polska jeszcze potem przez lata była pod jarzmem komunistycznym. Ale po latach można też powiedzieć śmiało, że to pokolenie żołnierzy wyklętych, niezłomnych zwyciężyło. Film jest dostępny w wybranych kinach studyjnych w całej Polsce. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko nazwał działania Gazpromu próbą wywierania politycznej presji. Rosyjski monopolista zmniejszył ciśnienie w gazociągach, którymi błękitne paliwo transportowane jest przez Ukrainę na zachód. Rosjanie zapowiedzieli też zerwanie kontraktów gazowych z Ukrainą. Mimo to prezydent Ukrainy zapewnił, że tranzyt gazu przez jego kraj będzie się odbywał bez zakłóceń. Władze w Kijowie, aby zapewnić tranzyt błękitnego paliwa na zachód, wprowadziły ograniczenia w zużyciu gazu. W ramach oszczędności między innymi na kilka dni zamknięto placówki oświatowe. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że rosyjskie próby wykorzystania tranzytu gazu do, jak to nazwał, nacisków politycznych nie udadzą się. Jesteśmy pewni, że kontrakt nie będzie zerwany, a tranzytowi gazu nic nie grozi. Ukraina po raz kolejny potwierdziła swój status jako pewnego dostawcy. Niestety, jak tylko przyszły chłody, Rosja i Gazprom znów pokazały, że wykorzystują dostawy gazu jako element politycznej presji. Petro Poroszenko podkreślił, że Rosja nie może jednostronnie nie zerwać kontraktu z Ukrainą. Gazprom wczoraj zniżył ciśnienie w ukraińskich gazociągach o niemal 20%. Stało się to po ogłoszeniu niekorzystnego dla Gazpromu wyroku sztokholmskiego sądu arbitrażowego, zgodnie z którym Rosjanie muszą wypłacić Ukrainie 2,5 miliarda dolarów odszkodowania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Filip Jastrzębski, dobry wieczór. Zapraszam na 12 minut ze sportem, a dziś będziemy mówić o koszykówce, tej polskiej koszykówce, o naszej reprezentacji, która walczy o awans do Mistrzostw Świata. Pierwszy awans od wielu, wielu lat, dokładnie 51, w przyszłym roku będzie 52 lata, jak nie ma nas na mundialu. Wtedy w 67 roku w Urugwaju zajęliśmy 5. miejsce. Teraz oczywiście na taki wynik raczej szans nie ma, ale mamy szansę na awans wciąż, o czym będę teraz rozmawiał z Jakubem Wojczyńskim z Przeglądu Sportowego. Witam. Tam. To właśnie, jakie są te szanse na awans? Najpierw tak ogólnie zapytam, bo ten system nieco się zmienił i pytanie, czy nam to ułatwia, czy utrudnia? System zmienił się zdecydowanie, ponieważ przez wiele lat awans na Mistrzostwa Świata zdobywało się poprzez Mistrzostwa Kontynentów. Trzeba było być w czołówce tych mistrzostw. My byliśmy zazwyczaj daleko od czołówki, więc było to trudniejsze niż obecnie, gdy mamy podział na grupy. No i jednak łatwiej jest 1-2 zespoły silniejsze wyrzucić za budce, wykorzystać słabszy dzień niż na takim dużym turnieju być w czołówce, więc w założeniu ten system jest dla nas lepszy, zwiększa nasze szanse, choć jak wiemy kilka dni temu na przykład te swoje szanse nieco zmniejszyliśmy. No właśnie, skomplikowała się nieco nasza sytuacja. Przypomnijmy, że w naszej grupie, w grupie C, jest reprezentacja Litwy, Węgier oraz Kosowa. Za nami już 4 mecze naszej kadry. Zwycięstwo z Węgrami u siebie, porażka na wyjeździe z Litwinami, wygrana u siebie z Kosowem i ostatnio ta, można powiedzieć, chyba niespodziewana porażka z Węgrami. I myślę, że na tym meczu się bardziej skupimy, bo wydaje mi się, że to chyba dwa zespoły o podobnym potencjale i te zwycięstwa właśnie nad Węgrami na przykład, a nie na przykład nad, nie wiem, Kosowem, dawałyby nam więcej pewności siebie i trzeba to podkreślić, lepszą sytuację w tej drugiej rundzie kwalifikacji, więc ten mecz przegrany, my wciąż mamy szansę na awans, ale ta sytuacja się skomplikowała. Skomplikowała się, ponieważ Węgry to jest ten zespół, który jakby nie był brany pod uwagę wśród naszych rywali do awansu. No, należy na sytuację spojrzeć szerzej. No, są dwie grupy, które się połączą w drugiej rundzie i w tych dwóch grupach są trzy zespoły, powiedzmy, z takiej szerokiej europejskiej czołówki, czyli Litwa, Włochy i Chorwacja. Litwa w naszej grupie i Włochy w drugiej są niepokonane. Chorwacja ma
kłopoty, więc wydawałoby się, że wypchniemy tę Chorwację, jest szansa ją wypchnąć za buzdę. A wyniki z pierwszej rundy będą miały znaczenie w drugiej? Tak, wszystkie się zaliczają, więc otwiera się szansa, cały czas ta szansa otwarta, ale taką porażką z zespołem, który jakby uznawaliśmy za będący za naszymi plecami minimalnie, szalenie komplikuje sytuację. Z drugiej strony jest to taki zimny prysznic, bo zawsze co parę lat, no, paręnaście miesięcy bywa tak, że nam się wydaje, że nasza kadra jest taka fajna i super, to przytrafia się jakaś taka porażka, a to z Austrią, a to z Białorusią, a to z Portugalią. W ostatnich latach takie sytuacje były, więc jest to dosyć przykre. Czyli zdarzyło się to, co zdarza się co kilka lat. Tak, no, nawet ktoś słusznie zauważył, że co dwa lata jest takim cyklu dwuletnim, bo dwa lata temu przegraliśmy u siebie z Białorusią, cztery lata temu w Austrii, sześć lat temu w Portugalii, przepraszam, osiem lat temu w Portugalii, sześć lat temu z Belgią u siebie, więc to były takie porażki, których nie należało się spodziewać logicznie na to patrząc, a jednak nam się przytrafiły i myślę, że niezależnie od tego, kto będzie trenerem, to co jakiś czas będą nam się przytrafiać. Tak to jest z polską koszykówką niestety. No właśnie, a co tak mocno szwankowało na Węgrzech? No bo nie chcę umniejszać naszym reprezentantom, ale zagrali tak jakby nie chcieli rzucać, tak jakby nie chcieli trafiać i nie chcieli wygrać. Węgrzy też grali słabiutko, tak to trzeba nazwać, no ale troszeczkę lepiej. Można mówić, że ktoś nie chciał trafić i nie chciał rzucać, bo to oczywiście przesada, ale no był to bardzo słaby występ i tutaj można analizować tę porażkę na kilka, z kilku punktów widzenia. Można spojrzeć szerzej, można popatrzeć na to, jak ta kadra wygląda, jakie są relacje w tej kadrze, że może coś zaczęło się od Eurobasketu psuć między jakby w relacjach zawodników z trenerem. Nie to, że się nie lubią, ale już tak jakby ta atmosfera taka bardzo miła, ta świetna atmosfera, mityczna wręcz, już nie wystarcza. Może czasami nawet zawodnikom trochę przeszkadza, chcieliby, żeby ktoś na nich podniósł głos w cudzysłowie. No Mike Taylor jest takim trenerem, który nie potrafi tego zrobić? Czy rzadko to robi? On ma amerykański sposób bycia. I to jest dobre. To było świetne na początku, gdy objął pracę w 2014 roku po Eurobaskecie 2013, gdy zespół był rozbity, kompletnie rzucony na deski. Poprawił atmosferę, ruszyliśmy w górę, no ale powiedzmy od tego Eurobasketu ubiegłorocznego to jakbyśmy zderzyli się ze ścianą, jakby to już nie wystarcza. Teraz być może przydałby się ktoś inny z innym jakby warsztatem pracy, innym podejściem, kto inaczej by potrafił dotrzeć do zawodników, coś zmienić, albo też po prostu dać nowe spojrzenie, być taką, to się mówi, nową miotłą, bo sam Mike Taylor też był nową miotłą i coś zmienił, więc może coś się wypaliło. Jeśli chodzi o skuteczność w meczu z Węgrami, 32% na bardzo niskim poziomie, jeśli chodzi o rzuty za 3, to weszły tylko 3 na 16, to daje nam 18%. Myślę, że ta skuteczność, a raczej brak skuteczności, to jest największy problem, czy jeszcze upatrywałbyś go gdzie w innym miejscu? Ja myślę, że to, że skuteczność w jednym czy drugim meczu, to samo w sobie nie jest problemem, bo to jak mówię, to jest jakby element całości. Ludzie zastanawiali się na przykład, czy możliwe było to, że zawodnicy mieli kiepską skuteczność w związku z tym, że nie mieli treningu rzutowego w dniu meczu. Tak, pojawiają się takie głosy, daleko było do tak, hali. Z hotelu. I to też jest kwestia tego, czy okej, hotel był taki do wyboru, był też inny do wyboru, może bliżej hali, ale gorszej jakości. To jest wszystko, to się składa wszystko w jedną całość. Ktoś może podejmie nieodpowiednie decyzje, może ktoś powinien podjąć inne decyzje. Nie tylko trener, ale raczej cały sztab może tu być winny. Może, nie mówimy, że jest, tak? Też nie chcę tego powiedzieć. Być może atmosfera jest, tak jak to się mówi, zbyt się rozluźniła w pewnym momencie i teraz nie można powiedzieć zarzucić zawodnikom, że oni nie chcą, że oni nie walczą, ale też da się wyczuć taki pewien luz, że to nie jest walka na śmierć i życie, tak w cudzysłowie ujmując. A jakaś wymiana pokoleniowa jest potrzebna w tej kadrze? No bo w sumie młodych zawodników nie brakuje, ale szczególnie po Eurobaskecie pojawiają się takie głosy, komentarze, że ile jeszcze będzie rozgrywał w tej kadrze Łukasz Koszarek? No tak długo będzie rozgrywał, to tak. Dopóki nie będzie lepszego. Dopóki nie będzie lepszego, albo nie będzie kogoś jakby tak niewiele gorszego od niego, że można by jakby ten margines myślenia o przyszłości załatać. No myślę, że pewnie i Łukasz chciałby, żeby już powiedzieli mu dobrze, no to tutaj masz laurkę, kwiatek, goździk i dziękujemy i koszulka pod sufit w cudzysłowie. No ale niestety no, nie ma dwóch zawodników, którzy mogliby go wyręczyć. No, więc
Bułgarka, to w cudzysłowie będziemy się jeszcze z nim męczyć chwilkę. Jeśli chodzi o te najmocniejsze punkty naszej reprezentacji, na której ona powinna się opierać w najbliższych latach, czy to są takie nazwiska jak Karnowski, Ponitka, Waczyński, którego teraz nie było? Tak, tak, myślę... To tego powinno się budować ten zespół, tak? Tak, tak. Jeżeli chodzi o Mateusza Ponicka, Adama Waczyńskiego, tutaj jakby nie ma wątpliwości, że to jest poziom europejski i to są liderzy, to są twarze reprezentacji na najbliższe kilka lat, mimo że Adam jest starszy o 4 lata od Mateusza, ale jeszcze sporo czasu pogra. Jeżeli chodzi o Przemka, to też jest zawodnik, który ma duże możliwości, duży potencjał, ale za jakiś czas pojawiają się wątpliwości, no chociażby ostatnia sytuacja z kontuzją w Andorze, został oddany do innego hiszpańskiego klubu. Są takie znaki zapytania w jego karierze, co jakiś czas zastanawiamy się, czy to naprawdę będzie taki zawodnik, wokół którego można budować kadrę. Czy odpukać, to słychać jak odpukuje? Słychać. Tak, to dobrze. Czy odpukać nie skończy za 3 lata w polskiej lidze, to byłoby duże rozczarowanie niestety. Ale to wynika z jego postury, czy ze skłonności do kontuzji? Bo próbował, ocierał się podobno, tak? O ligę NBA. Postura czasami się wiąże ze skłonnościami do kontuzji, jeżeli ktoś jest jakby dużym człowiekiem, jak to się mówi. Mówiąc oględnie, Wzdłuż i wszerz. Tak, wiadomo, no, każdy ma swoje życie, Przemkowi nie wypominające, no miał jakieś tam swoje problemy z tym związane. I też nie jesteśmy przekonani, czy jakby będzie potrafił odpowiednio zadbać o swoją karierę, o siebie w trakcie kariery. Ja mu tego życzę. On sam wie, że pewnie ma jakieś kłopoty z tym związane i powinien się pilnować. Czy będzie umiał? No, tak de facto zaczął swoją zawodową karierę kilka miesięcy temu, wcześniej był na uczelni w USA i to jest trochę inny świat. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy. Potrzebny jest przecież środkowy na takim poziomie. Wszak jest to następca Marcina Gortata, tak można powiedzieć. Kadra stanęła w trudnym punkcie, ale przed nami, znaczy nie wszystko stracone, przed nami 2 mecze tych eliminacji z Litwą u siebie i z Kosowem na wyjeździe. Powinniśmy wyjść z tej grupy na drugim miejscu i właśnie chciałem, ewentualnie na trzecim, po tej porażce z Węgrami, chciałem Cię jeszcze zapytać o tę następną fazę eliminacji, bo tam będziemy, jak już mówiliśmy, wymieszani z grupą D i tam będzie jeszcze trudniej. Będzie trudniej, bo nie będzie już takiego rywala jak Kosowo. Węgrzy będą, tak? No, będą Węgrzy, nie będziemy z nimi grali, ale będzie zespół, na pewno będzie Holandia albo Rumunia, to jest zespół pokroju Węgier, tak średnio można określić. Złośliwy powiedziałby, że pokroju też Polski, ale to jest zespół, który niezależnie od tego, czy to będzie Holandia, czy Rumunia, a może będą dwa, jeżeli Chorwacja się nie zakwalifikuje, to ten zespół należy po prostu 2 razy ograć, no i wykorzystać te szanse, no bo szansa na awans na Mistrzostwa Świata nadal jest bardzo duża. No tak, no jest Litwa, są Włochy i pytanie jest o to trzecie miejsce, prawda? Właśnie. I może się okazać, że nam wystarczy tylko teraz wygrać w Kosowie. Porażka tam byłaby, jeżeli byśmy tam przegrali, to moglibyśmy się sobie spakować i iść do domu, no bo już wtedy realne myślenie o awansie nie miałoby sensu. Potem ograć 2 razy tę Holandię. No i wygrać u siebie jeszcze jakieś jedno spotkanie z Chorwacją lub z Włochami i myślę, że to by wystarczyło. I tego się trzymajmy, bo szansa cały czas jest, a następne mecze będą rozgrywane na przełomie czerwca i lipca. Awans na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Chinach w 2019, czyli przyszłym roku, jest cały czas dla nas na wyciągnięcie ręki. Jakub Wojczyński, Przegląd Sportowy, dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. I Państwu dziękuję już za uwagę. Filip Jastrzębski, do usłyszenia. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór. W świecie w powiększeniu witam Państwa, Piotr Pogorzelski. We Włoszech dobiega końca kampania przed wyborami parlamentarnymi. Upłynęła ona pod znakiem powrotu na scenę polityczną Silvio Berlusconiego i niezwykłej popularności Ruchu 5 Gwiazd. Właśnie teraz w Rzymie odbywa się ostatni przed niedzielnym głosowaniem wiec tego ugrupowania. To wydarzenie obserwuje Agata Kasprolewicz. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ruch 5 Gwiazd został założony przez komika Pepe Grillo. Na jego czele stoi 31-letni Luigi Di Maio. To jest ugrupowanie antyestablishmentowe, eurosceptyczne, sprzeciwiające się imigracji. Czy takie hasła mogliśmy także usłyszeć na dzisiejszym wiecu? Tak,
to, co na tym dzisiejszym wiecu było najważniejsze i to, co słyszałam od zwolenników Ruchu Pięciu Gwiazd, którzy licznie przybyli dzisiaj tutaj w Rzymie na Piazza del Popolo, bo właśnie tutaj odbywa się ten wiec, to jest przede wszystkim ogromna złość i frustracja skierowana wobec starej klasy politycznej. To znaczy na Ruch Pięciu Gwiazd chcą zagłosować przede wszystkim ci Włosi, którzy mają dość władzy Silvio Berlusconiego, choć ten Silvio Berlusconi jest pewnie trochę symbolem tego starego establishmentu, bo ci młodzi ludzie, głównie młodzi, którzy przyszli dzisiaj na Piazza del Popolo, podkreślają, że to właściwie nie ma większego znaczenia, czy to jest Silvio Berlusconi, czy to jest Matteo Renzi, bo cała ta stara włoska klasa polityczna przyczyniła się do tego, że Włochy są w kryzysie, że młodzi nie mają pracy. Ja przypomnę tylko naprawdę przerażające statystyki, z których wynika, że 40%, aż 40% młodych ludzi w Rzymie nie ma pracy. Na południu Włoch ten procent jest jeszcze wyższy, to jest ponad 46%. Na Sycylii młodych ludzi nie ma pracy. Jak Ruch Pięciu Gwiazd chciałby rozwiązać ten problem, bo nie jest to chyba łatwe, prawda? No to nie jest łatwe, ale Ruch Pięciu Gwiazd przede wszystkim punktuje na tym, że nie ma nic wspólnego z tym, co było wcześniej, to znaczy oni są świeci, oni są w żaden sposób niezblamieni korupcją, niedotrzymanymi obietnicami, dlatego że jeszcze ich nigdy nie składali, jako że przy władzy nie byli. Oni obiecują przede wszystkim odcięcie polityków od wszystkich finansowych przywilejów, które w tym momencie Włochów tak bardzo denerwują. Obiecują podwyższenie płac minimalnej, obiecują lepsze możliwości na rynku pracy, przede wszystkim dla młodych ludzi. Ale z drugiej strony to są takie hasła, które wybrzmiewają też w programach i centroprawicy, i centrolewicy, bo każdy polityk, który w dzisiejszych trudnych latach dla Włochów chce się liczyć na włoskiej scenie politycznej, absolutnie musi brać pod uwagę tę frustrację gospodarczą, to znaczy ogromną liczbę Włochów, którzy stracili często swój dobytek, często swoje oszczędności. Szacuje się, że 4 800 000 Włochów żyje w skrajnej biedzie. Skrajna bieda to jest taki stan, ludzie nie mają pieniędzy na jedzenie, na opłacenie mieszkania, a więc naprawdę ubóstwo i pogłębiające się ubóstwo jest wielkim problemem, chociaż, tak jak mówią specjaliści, tak naprawdę sytuacja gospodarcza we Włoszech poprawia się nieco, ale nie na tyle dynamicznie, żeby Włosi mogli to odczuć, a więc w tym momencie to jest przede wszystkim odwoływanie się no właśnie do tej frustracji, do tych oczekiwań przeciętnego człowieka, który chce mieć lepszą pracę, który w ogóle chce mieć pracę, no bo tak jak już wspominałam, bezrobocie jest wielkim problemem. A czy jedną z tych recept może być wyjście z Unii Europejskiej, bo Luigi Di Maio, czyli przywódca Ruchu Pięciu Gwiazd, zapowiadał przeprowadzenie referendum, później się z tego wycofał. On, tak. Ale czy wyborcy by tego oczekiwali? Zapowiadał... To jest właśnie, myślę, że to jest bardzo dobry przykład, który bardzo dużo nam mówi o tym, czym jest Ruch Pięciu Gwiazd. Nie bez powodu mówi się, że to jest formacja populistyczna. Populizm tej partii polega na tym, że ona bardzo szybko i dynamicznie i umiejętnie, skutecznie reaguje na nastroje społeczne. I rzeczywiście ta propozycja referendum była pewnego rodzaju eksperymentem politycznym i bardzo szybko specjaliści PR-owi Ruchu Pięciu Gwiazd zorientowali się, że to nie jest dobry pomysł i wycofali się z tego pomysłu referendum. Także nawet rozmawiałam tutaj na tym wiecu z kilkoma zwolennikami tej partii, którzy mówili mi, że chcą, aby Włochy miały lepszą, silniejszą, poważniejszą pozycję w Unii Europejskiej, ale na pewno w tej Unii Europejskiej Rzym nie powinien wychodzić. Jedyną partią w tym momencie na włoskiej scenie politycznej, która bardzo ostro mówi przeciwko Unii Europejskiej i obiecuje, że jeżeli dojdzie do władzy, to wyprowadzi Rzym z Brukseli, to jest partia Casa Pound, taka bardzo kontrowersyjna, przykuwająca bardzo dużo uwagi mediów. My jeszcze do tej partii wrócimy, ale chciałem ci przerwać, bo chciałem jeszcze porozmawiać o innym właśnie faworycie tych wyborów, dlatego że Ruch Pięciu Gwiazd może liczyć na około 30% głosów.
Trochę więcej może jednak zdobyć centroprawicowa koalicja, w której największym ugrupowaniem jest Forza Italia, Silvio Berlusconiego, byłego premiera. Dzisiaj oglądałem reportaż z Sycylii i tam ludzie mówią, że właśnie będą na niego głosować, dlatego że za czasów Berlusconiego było lepiej. Czym on jeszcze przyciąga wyborców do siebie? Ja myślę, że on przyciąga do siebie wyborców tym, że nie jest ruchem pięciu gwiazd. To jest taki paradoks trochę tych wyborów, ale myślę, że najsilniejszą kartą ruchu pięciu gwiazd jest właśnie to, że ruch pięciu gwiazd jest nową partią, która nie ma nic wspólnego z tym, co było. Tak, Silvio Berlusconi przyciąga ludzi tym, że on jest jednak znanym politykiem i dla tych, którzy boją się tak zaryzykować, którzy boją się wejść do niepewną sytuację, bo mówi się pewnie nie bez powodu, że ruch pięciu gwiazd to jest być może rewolucja na włoskiej scenie politycznej i nie wszyscy są do tego przygotowani, nie wszyscy by tego chcieli. Także wydaje mi się, że Silvio Berlusconi na pewno przyciąga tych, którzy myślą sobie, no dobrze, nawet jeśli Silvio Berlusconi skażony jest mi wszystkimi skandalami, przypomnijmy, i korupcyjne, i seksualne, i nawet przecież pojawiają się bardzo poważne oskarżenia pod jego adresem, jakoby współpracował z sycylijską nomen omen mafią Cosa Nostrą, więc mimo to są ludzie, którzy myślą, że okej, być może Silvio Berlusconi nie jest idealnym kandydatem, ale jest przynajmniej kandydatem znanym, to znaczy nie wywróci sytuacji we Włoszech do góry nogami, co z kolei właśnie ruch pięciu gwiazd zapowiada, więc to jest na pewno taka potrzeba stabilnej sytuacji, która gdzieś pcha ludzi w stronę Silvio Berlusconiego. No a poza tym też nie zapominajmy o tym, na terenie Włoch w tym momencie przebywa, szacuje się około 600 tysięcy nielegalnych migrantów i cała ta koalicja centroprawicowa, bo przypomnijmy, Forza Italia, Silvio Berlusconiego jest najsilniejszą partią w tej koalicji, ale oprócz tego jest tam jeszcze Liga, do niedawna zwana Ligą Północną, i bracia Włosi. I wszystkie te trzy partie mówią bardzo ostrym tonem w kwestii imigracji. Obiecują deportację wszystkich nielegalnych migrantów i rzeczywiście przywrócenie stabilizacji, przywrócenie dobrobytu we Włoszech, powołując się na to, że kryzys gospodarczy wywołany jest między innymi nieuregulowaną migracją. To do pewnego stopnia jest prawdą. Powiedz jeszcze krótko, jakie jeszcze inne ugrupowania startują w tych wyborach? No oczywiście Centro Lewica, czyli partia Matteo Renziego, która nie może liczyć na bardzo duże poparcie, to jest w ogóle duże fiasko Centro Lewicy we Włoszech. Przypomnijmy w 2014 roku, kiedy Centro Lewica kandydowała, co prawda w wyborach do Europarlamentu, ale jednak to też były wybory, zdobyła 40% głosów, bardzo dużo. W tym momencie może liczyć na około 20-25%, więc nie ma szans raczej na pewno Agata, na to, bardzo, żeby to Centra Lewica rządziła. Bardzo dziękujemy. Agata Kasprolewicz z Rzymu, z Wiecu Ruchu Pięciu Gwiazd. A wczoraj nasza reporterka była na innym przedwyborczym mitingu. Krótko wspomnieliśmy o tej partii, neofaszystowskiej partii Casa Pound. Posłuchajmy, co mówili jego uczestnicy. Co by się stało, gdyby pewnego dnia na ulicach Rzymu ponownie pojawił się Benito Mussolini? Taką wizję powrotu dyktatora do Włoch przedstawił w swoim filmie Luca Nero. Premiera Sono Tornato, a więc Powróciłem, nie przez przypadek wypadła w trakcie kampanii wyborczej. Segretario Nazionale di Casa Pound Italia, Simone Di Stefano. A to już nie film, tylko rzeczywistość, a dokładnie wczorajszy wieczór w sercu Rzymu, u stóp Panteonu, gdzie odbył się wiec partii, której członkowie i zwolennicy nazywają się faszystami trzeciego tysiąclecia. Uważamy, że w faszyzmie można znaleźć rozwiązanie na kryzys, który toczy współczesne Włochy, czyli na przykład budowanie relacji z innymi
państwami z pozycji siły inwestowanie w nasz kraj, w naszą gospodarkę, nasz przemysł, nasz rynek pracy. Nasz radykalizm jest odpowiedzią na miarę zagrożenia, przed którym stoimy. Skończył się czas umiarkowanych rozwiązań. Mówił Alberto Palladino, koordynator kampanii Casa Pound. Italii has fascism was is like a big house. Włochy jak za czasów faszyzmu są jak duży dom, którego gospodarze chronią mieszkańców, chronią Włochów. Najpierw trzeba się troszczyć o własny dom, a dopiero potem pomagać innym. To jedyna partia, która dba o Włochów. Chcą przywrócić temu narodowi jego dawną świetność. Casa Pound swoją nazwę wzięła od amerykańskiego poety, wielkiego zwolennika Benito Mussoliniego, Ezry Pounda. W niedzielę zawalczy o zdobycie 3% głosów. Jeśli to się jej uda, wejdzie do parlamentu. Swój duży sukces odniosła w zeszłym roku tutaj, w Rzymie, a dokładnie w Ostii, nadmorskiej dzielnicy Rzymu, kiedy kandydat Casa Pound dostał 6000 głosów i został członkiem lokalnej rady. To był materiał Agaty Kasprulewicz. Ja przypomnę, że włoski faszyzm, choć nie miał oficjalnie charakteru rasistowskiego, to jego przywódca Benito Mussolini współpracował z Hitlerem, a zatem miał też współudział w Holokauście. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Kończymy magazyn Świat w powiększeniu. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski. Reklama. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci. Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Po reklamie. Polskie Radio 24, zbliża się 20. Czas na informacje dnia. Delegaci wyjaśniali stronie izraelskiej ich wątpliwości dotyczące nowelizacji ustawy o IPN, mówił wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Nowego Sącza. Prawie 4000 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych na temat zimowego rozkładu jazdy na kolei. Paweł Zieliński. Zapraszam. Zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Mateusz Szpytma, podsumowując wizytę w Izraelu, powiedział, że polscy delegaci wyjaśniali stronie izraelskiej ich wątpliwości dotyczące nowelizacji ustawy o IPN. Wczorajsze 4-godzinne spotkanie delegacji obu krajów odbyło się w siedzibie izraelskiego MSZ w Jerozolimie. Mateusz Szpytma powiedział w radiowej Trójce, że strona izraelska miała m.in. wątpliwości dotyczące relacji historycznej. Strona izraelska wyraziła takie zaniepokojenie, że w Polsce coraz częściej zrównuje się ofiary polskie z ofiarami żydowskimi. Więc ja wyjaśniłem, że mówienie o tym, że zginęło 3 miliony Żydów i 3 miliony Polaków, to nie znaczy, że my zrównujemy. Nikt poważny w Polsce, ani z polityków, dziennikarzy czy ludzi z elit, nie twierdzi, że Polacy w sensie etnicznym byli tak, w taki sam sposób represjonowani jak Żydzi. No Polacy byli eksterminowani, ale jednak cały naród nie był w pierwszej rzędzie przeznaczony na zagładę. Mateusz Szpytma dodał, że te kroki, które zostały poczynione przez stronę polską, uspokoiły izraelskich delegatów. Znowelizowana ustawa o IPN, która wczoraj weszła w życie, została skierowana przez prezydenta Andrzeja Dudę do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Nowelizacja wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przepisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Tradycja to jedna z najcenniejszych wartości Sądecczyzny, mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Nowego Sącza. Dziękował im za pielęgnowanie i kultywowanie wartości. Tradycja i wasz duch
którego tutaj macie na Sądecczyźnie, to są te dwa elementy, które dla mnie są tu na tej ziemi najcenniejsze. Te wartości, które tutaj państwo macie, które są przekazywane, one są wielką wartością Polski. To jest kwintesencja budowania państwa, które jest państwem dostatnim, które jest państwem bezpiecznym, które jest państwem dobrze rządzonym. Wcześniej prezydent spotkał się ze społecznością pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Jana Długosza. W tym roku placówka obchodzi 200-lecia istnienia. W trakcie wizyty prezydent wpisał się do księgi pamiątkowej szkoły oraz przekazał sadzonkę dębu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prawie 4000 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych na temat zimowego rozkładu jazdy na kolei. Ich uczestnicy najczęściej wypowiadali się za dodatkowymi połączeniami na najbardziej obleganych trasach, za dodatkowymi składami, a także za zmianami godzin odjazdów niektórych pociągów. Obecnie trwa opracowywanie i grupowanie wniosków. PKP Intercity, które organizowały konsultacje, muszą jeszcze uzgodnić propozycje z polskimi liniami kolejowymi oraz Ministerstwem Infrastruktury. Jednak rzeczniczka przewoźnika Agnieszka Serbeńska zapewnia, że niektóre z nich zostaną uwzględnione tak, jak miało to miejsce w latach ubiegłych. W obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy mamy taki pociąg Biebrza, który kursuje z Trójmiasta przez Olsztyn, Giżycko, Białystok, dojeżdża do Warszawy i potem dalej jedzie w kierunku Krakowa i do Rzeszowa, czyli postulat skomunikowania północy, a szczególnie Warmii i Mazur z południem i zwrotnie, udało się wykonać. W konsultacjach wzięły udział również osoby, które nie korzystają z usług kolei. Zapytano je, co należałoby zmienić, żeby dołączyły do grona pasażerów. Brak bezpośrednich połączeń, czyli niestety konieczność czasami skorzystania z przesiadki na dłuższych dystansach. Drugi powód taki istotny to zbyt mała liczba połączeń dogodnych dla danych osób, dla danych miejscowości, dogodnych połączeń i oczywiście brak dogodnych godzin odjazdów, przyjazdów pociągów. A nowy, roczny rozkład jazdy na kolei zostanie wprowadzony w życie w grudniu. Dwaj greccy wojskowi staną przed tureckim sądem pod zarzutem szpiegostwa, twierdzą tureckie media. Żołnierze zostali aresztowani wczoraj, kiedy podczas patrolu przekroczyli turecką granicę. Przedstawiciel greckiego rządu oświadczył dziś, że do zdarzenia doszło przypadkiem i że greckie władze nalegają na jak najszybszy powrót żołnierzy. Greckie władze tłumaczą, że wojskowi zboczyli z drogi ze względu na złe warunki pogodowe i zorientowali się, iż przeszli granicę, kiedy natrafili na turecki patrol. Doszło do tego w regionie Evros, gdzie często działają przemytnicy migrantów i z tego powodu jest on szczególnie strzeżony. Żołnierze zostali zatrzymani w terenie zalesionym, gdzie nie było wyraźnych oznaczeń granicznych. Tureckie służby zabrały im broń i telefony komórkowe. Media w obu krajach łączą ten incydent ze sprawą 8 tureckich wojskowych, którzy po nieudanym puczu w Turcji uciekli do Grecji. Prezydent Turcji wielokrotnie nalegał na ich wydanie, mimo że odmówił tego grecki sąd. Recep Erdoğan oskarżył Grecję, że ukrywa terrorystów, a sprawa pogorszyła grecko-tureckie stosunki. Zdaniem części dziennikarzy i wojskowych, Ankara będzie chciała wymienić zatrzymanych żołnierzy na tureckich uciekinierów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody w nocy. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na północy i wschodzie może padać śnieg. Temperatury od minus 20 stopni na wschodzie, minus 15 w centrum do minus 11 na zachodzie. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 po 20. Rzeczy. Witam Państwa w dzisiejszej audycji W gruncie rzeczy. Kłania się Rafał Dudkiewicz. Moim i Państwa gościem jest Eliza Kos. Dzień dobry. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o wzrastających mrozach i o jednej z najzimniejszych nocy tej zimy. Nie będziemy też rozmawiać o kartach płatniczych MON-u, ale chcę porozmawiać z moim gościem, z Elin Zorgosem, o żydowskości, w gruncie rzeczy. Co to znaczy, Eli, być Żydem? No to nie jest łatwa sprawa. Jest dosyć szerokie pojęcie. Według mnie, może powiem. Tak, jak ty
się definiujesz jako Żyd? Co to dla ciebie oznacza? To dla mnie oznacza przede wszystkim religię, narodowość i historię. I dokładnie w tej konkretnej kolejności, jaką wymieniłeś, historia? Tak, dlatego, że naród żydowski powstał wokół religii. Po wyjściu z niewoli egipskiej, niewolników, prawda? Wyszli wszyscy niewolnicy, nie tylko Hebrajczycy. I naród powstał w momencie, kiedy na górze Synaj otrzymał Torę od Boga. Wtedy powstał naród żydowski. Także bez Tory, bez religii, bez Boga, moim zdaniem, nie ma narodu. Czyli ci, którzy definiują się jako Żydzi, a nie są religijni, są Żydami czy nie są Żydami? No są Żydami, ale z widzenia powstania narodu, no to jakby próbują się odciąć od swoich korzeni, tak? Czyli można powiedzieć, że uzasadnienie naszej obecności w Izraelu, prawda, na terenach dzisiejszego Izraela, ma swoje umocowanie w religii. Kiedy odrzucamy religię, to tak naprawdę odrzucamy też tamto miejsce, tak? Możemy być w zupełnie innym, w innej części świata i tak naprawdę nie mamy prawa do tej ziemi, bo według judaizmu ten Eretz Izrael, tą ziemię otrzymaliśmy od Boga, tak? Jako naród żydowski. Dlaczego w tej perspektywie właśnie żydowskiej tak ważny jest Izrael? Argumenty geopolityczne mniej więcej znamy. Ale właśnie, dlaczego dla praktykujących Żydów ta ziemia jest tak ważna? Dlatego, że tam była świątynia. Tam była świątynia. Bo tam była świątynia Salomona. Tak, tak. Świątyni Boga. Bo to jest nasze najświętsze miejsce. Tam w Hebronie, w grocie patriarchów pochowani są nasi patriarchowie i nasi ojcowie i nasze matki, tak? Bo jest i Sara, i Abraham. Nasi przodkowie tam są pochowani, tak? W Izraelu. Dlatego ta ziemia jest dla nas taka ważna. No i tak jak mówiłem wcześniej, ona została nam dana przez Boga, tak? Dana w jaki sposób? Bóg w momencie, kiedy już naród żydowski zakończył swoją podróż przez pustynię po wyjściu z Egiptu, tak? Powiedział do Mojżesza: stań na górze, jesteś ostatnim, który wyszedł z niewoli egipskiej, więc nie wejdziesz do ziemi Izraela. No, tam w pewnym momencie Mojżesz się sprzeciwił Bogu i to była taka kara za to, że on nie wejdzie do ziemi Izraela. Natomiast Bóg powiedział: wstań na górze i zobaczysz cały kraj, który daję tobie i twoim i pokoleniom, które po tobie przyjdzie na zawsze, tak? Dlaczego ta podróż tak długo trwała? Chodziło o to, żeby całe pokolenie, które było w niewoli egipskiej, wymarło w naturalny sposób. Żeby nie przeniosło czegoś w mentalności, w swojej umysłowości? Musieli wolni ludzie, całkowicie wolni ludzie wejść do ziemi Izrael. To jest dużo jest interpretacji na ten temat. Jedna z nich właśnie mówi w ten sposób, że całe pokolenie musiało wymrzeć, które było w niewoli egipskiej, które w tej niewoli egipskiej upadło już tak nisko, że prawie zapomnieli o Bogu. Zachowywali się jak Egipcjanie, czcili bożki i uprawiali, że tak powiem, bałwochwalstwo, tak? A są dzisiaj tacy Żydzi, którzy też czczą bożki, chociażby bożki ideologii, pieniądze? Oczywiście, że tak. No to każdy, kto w swoim życiu według naszej religii, według prawa żydowskiego skupia się na czymś innym niż Tora, niż Bóg, ma jakieś inne ważniejsze cele, które mu przesłaniają, że tak powiem, tą drogę do Boga. I to może być wszystko. To może być, tak jak powiedziałeś, pieniądze, to może być muzyka, może być film. No to też jest w pewnym sensie bałwochwalstwo, tak? No bo czcimy coś, uwielbiamy coś innego niż Bóg. Czy cały Izrael jest takim miejscem, gdzie się przestrzega tego prawa? Nawiązuje do naszej rozmowy, która się odbyła gdzieś tam na zapleczu tydzień temu, kiedy wspominałeś o tym, że Tel Awiw jest takim
miejscem. Taką enklawą. Liberalizmu, lewicowości, otwartości. Tak, to zdecydowanie tak. No w ostatnich latach Izrael skręcił mocno na prawo i coraz więcej ludzi wraca do religii, wraca do swoich korzeni religijnych, tak? To społeczeństwo staje się coraz mocniej religijne. Natomiast bardzo duża część izraelskiego społeczeństwa to są ludzie niereligijni, którzy w ogóle nie przestrzegają żadnych zasad, jeżeli chodzi o prawo żydowskie, czy zasad kuchni koszernej, czy czegoś takiego. Jest duża, spora grupa imigrantów z Rosji, z krajów byłego bloku sowieckiego, którzy tylko przyjechali do Izraela, żeby polepszyć swój materialny byt, ale z religii nie czują się związani. Czy ci ludzie bardzo zmienili Izrael? Przypomnijmy, że to jest grupa, która po upadku komunizmu zaczęła być przerzucana z dawnych terenów, dawnego Związku Radzieckiego, obecnej Ukrainy, Rosji do Izraela. No, zmienił się krajobraz troszeczkę, bo pojawiły się oczywiście rosyjskie napisy. To jest właściwie drugi język w Izraelu, język rosyjski. Także dla przybyszów, dla turystów z Polski, którzy w szkołach uczyli się rosyjskiego, to jest na pewno wygoda, no bo rzeczywiście można się dogadać w języku rosyjskim na ulicach Izraela. Natomiast no, co ta grupa wniosła? No, wniosła bardzo dużo też negatywnych takich aspektów do życia izraelskiego. To znaczy chodzi mi m.in. o tą retorykę. Oni się cały czas czują bardziej związani z Rosją niż z Izraelem tak naprawdę. Mają swoje rozgłośnie radiowe, mają swoje programy telewizyjne, mają swoje partie oczywiście. Stawiają pomniki Armii Czerwonej Izraelu na przykład. To już słynna informacja. A czy to prawda, że też 9 maja jest obchodzone? Tak, obchodzą w mundurach, chodzą z tym dwugłowym orłem na przykład na szyi. Widziałem takich ludzi również. Ale też z tej grupy rosyjskojęzycznych imigrantów do Izraela przyjechała bardzo duża grupa ludzi religijnych. O tym też nie należy zapominać. Natomiast no mi się wydaje, że chociażby ta cała sytuacja z Polską teraz, co cały no czas jest wertowana, no to też ta narracja tych imigrantów z Rosji mogła mieć na to wpływ, prawda, że Polacy też byli współsprawcami w zagładzie, tak, narodu. Czyli ja rozumiem, że wypowiedzi m.in. polityka opozycyjnego Jaira Lapida służyły do konsolidacji tej grupy społecznej. Tudzież oddawały ich widzenie historii. No, on chciał zabłysnąć, o nim miało być głośno, no bo idą wybory, w przyszłym roku będą wybory w Izraelu, w związku z powyższym on użył takiej przykrej i krzywdzącej retoryki, jakiej użył po prostu. Jak w Izraelu, no bywasz, niedawno też wróciłeś z Izraela, podziwiałem twoje zdjęcia, które pojawiały się na jednym z portali społecznościowych, zazdroszczą ci słońca i pięknego pejzażu. Jaki jest stosunek mieszkańców Izraela do Polaków, do Polski? Bardzo serdeczny i bardzo ciepły. Tak naprawdę to w Izraelu tą historią, która się teraz tutaj rozgrywa w różnego rodzaju telewizyjnych programach, radiowych czy w prasie, to w Izraelu ludzie tym nie żyją. To może elity polityczne troszeczkę, ale też nie tak mocno. Natomiast zwykli Izraelczycy przeszli nad tym do porządku dziennego i właściwie nie ma tam jakichś emocji negatywnych. Polska jest odkrywana przez Izraelczyków na nowo. Oni bardzo chętnie jeżdżą do nas na wakacje, szczególnie w tym okresie od maja do końca września, wtedy kiedy w Polsce jest cieplej. Jest bardzo dużo wycieczek organizowanych przez grupy takich osób, powiedzmy w wieku 50-60 lat. Młodzi Izraelczycy przyjeżdżają do Polski na zakupy, bo u nas jest bardzo, bardzo tanio dla nich. Mamy atrakcyjne ceny i dobre gatunkowo produkty, więc oni tu chętnie przylatują nawet na zakupy, ale odkrywają Polskę przede wszystkim. I to właśnie góry, w szczególności naszych góralii, czy Białowieże, to znaczy
ta wycieczka do Polski już nie wygląda tylko... Nie są tylko obozy zagłady, nie są tylko miejsca, gdzie były getta czy jakieś synagogi, ale również starają się jakby zrozumieć, dlaczego przez 1000 lat tutaj ich przodkowie mieszkali. Szukają dokumentów, szukają swoich korzeni. Często są bardzo zaskoczeni, że mogą te dokumenty właściwie od ręki dostać w urzędach stanu cywilnego na terenie całego kraju, prawda? Także znajdują dokumenty dziadków, pradziadków, czego się w ogóle nie spodziewali. Także to jest fajne. No i Polacy też są postrzegani jako tacy ciepli ludzie w Izraelu. Czy możemy liczyć na zniżki, jak robimy gdzieś zakupy i powiemy, że jesteśmy z Polski, to najłatwiej wtedy zobaczyć, jak jesteśmy postrzegani, bo dostajemy duże zniżki natychmiast. Czyli ciągle dzielą nas stereotypy we wzajemnym postrzeganiu. Tak, no nie znamy się mimo wszystko i te stereotypy czasami biorą górę, zwłaszcza kiedy jest jakieś napięcie. Natomiast wystarczy po prostu sobie usiąść, porozmawiać, a najlepiej wsiąść w samolot, polecieć do Izraela, tak jak oni przylatują do nas, zobaczyć na własne oczy, jak jest i że ci Polacy to przecież nie biegają tu z siekierami za Żydami po ulicach, tylko też mamy społeczeństwo otwarte. No to jest dobre pytanie do ciebie. Czy ty czujesz w Polsce się bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie się czuję w Polsce. Przecież mieszkam teraz od 9 lat w Zamościu. To jest przepiękne miasto ze wspaniałymi ludźmi. Może z wyjątkiem pana prezydenta. Ale miasto jest przepiękne. Jest na liście UNESCO. Piękny rynek renesansowy. Wspaniała synagoga sefardyjska, jedyna w swoim rodzaju w Polsce tego typu synagoga, bo z zewnątrz budynek jest renesansowy, natomiast w środku to jest typowe wnętrze Żydów sefardyjskich, czyli tych pochodzących z północnej Afryki, z Hiszpanii, z Portugalii, czyli bardziej takie południe Europy, zupełnie inne zdobienia, w środku inna kolorystyka. No poza tym ludzie są naprawdę ciepli. Tam w ogóle tradycje takiej koegzystencji Zamość miał od samego początku, bo od początku był miastem wielokulturowym. Jan Zamoyski, zakładając to miasto, sprowadził specjalistów z całej Europy. Między innymi Żydów, kupców armeńskich, byli Niemcy, byli Szkoci, byli Holendrzy od samego początku w Zamościu, tak? Także tam jakby ta koegzystencja w sposób naturalny była celebrowana i została brutalnie przerwana przez najazd niemiecki. I Niemcy... Dobrze, że użyłeś tego przymiotnika. Niemiecki, nie nazistowski. No nie, bo ja celowo już w ten sposób staram się mówić ze względu na to, żeby właśnie wskazać sprawców, prawda, żeby to nie było nagle, że pojawili się jacyś naziści i nikt nie wie, kto to był tak naprawdę. To byli Niemcy. No, ja jestem wielkim miłośnikiem Raula Hilberga, który dokładnie opisał w 3 tomach Zagłady Żydów Europejskich, kto mordował, jak mordował, jakie stosował środki. No tam ciekawostką jest to, że Zamojszczyzna była takim miejscem, gdzie już od samego początku wojny zaczęto eksterminację również ludności polskiej. Tam miał nie pozostać żaden Polak żywy i mieli przyjść osadnicy niemieccy. I tutaj całą tą pracę taką przeciwko narodowi polskiemu, żydowskiemu, czy przeciwko Romom, którzy tam też licznie zamieszkiwali i zamieszkują te tereny, no to prowadziły oddziały SS Galicjan, ukraińskie głównie. W Lubyczy Królewskiej działy się straszne rzeczy. Obok Zamościa działy się straszne rzeczy i w ogóle na całym tym obszarze. Także nie tylko Niemcy, ale również Ukraińcy tam się przyczyniali do tych mordów, nie tylko na Wołyniu działy się takie straszne rzeczy, ale właśnie tam również, gdzie teraz przyszło mi mieszkać i ludzie to bardzo dobrze pamiętają. Zresztą słynna operacja też eksterminacji Żydów, czyli operacja Reinhardt, odbywała się w tamtych okolicach. To jest Sobibór, Majdanek, to wcale nie jest Auschwitz. Tak. Ale również na tym terenie od Lubaczowa aż po Zamość działał oddział partyzantki AK, której członkami byli i Polacy, i Żydzi. I na początku komendantem tego oddziału był Polak, który zginął gdzieś
w jakiejś potyczce z Niemcami, czy właśnie z Ukraińcami. I później komendantem został Żyd o nazwisku Łukawiecki. Dzisiaj jego syn, jego rodzina mieszkają już w Izraelu. Nazywa się Łukawiecki Lewi. Wyszła książka, która się nazywa Jewish Hit Squad, która opisuje tamte zdarzenia. Co ciekawe, w Lubaczowie żyje jeszcze dwóch staruszków, Polaków, którzy byli członkami tego oddziału. I oni bardzo tych Niemców wtłukli w czasie tej